Machowiak oraz pani Magdalena Michalik. Szanowni Państwo, nagrody, wyróżnienia fundowała firma Lexis Nexis. Chciałam powiedzieć, że oczywiście mamy wielu bardzo dobrych studentów, ale to są ci, którzy mają średnią powyżej 4,5 i to znacznie. Tylko ja jej nie pamiętam dokładnie, bo tych cyfr liczb po przecinku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani kierownik. Gorące brawa dla osób wyróżnionych. Uprzejmie proszę teraz pana profesora Edwarda Cyrsona o uhonorowanie osób wyróżnionych dla kierunku zarządzanie i marketing. Osoby wyróżnione proszę o podejście na podium. Pan Mateusz Łakomy za bardzo dobre wyniki w nauce. Pani Zuzanna Rosińska za bardzo dobre wyniki w nauce. Pani Natalia Krause. Pani Monika Sobieszczyk, pan Łukasz Wójtowicz, pan Adam Jóźwiak, pani Anna Kubacka, pani Maria Langner, pani Ewa Dwulit, pani Elżbieta Kropal. Nagrody również ufundowała firma Lexis Nexis. Gorące brawa dla osób wyróżnionych. Gorące brawa, oto osoby wyróżnione. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. To na pewno wielka przyjemność stać tu na tym podium, ale przed nami kolejny akcent tej uroczystości. Mam wielką przyjemność, proszę Państwa, zaprosić Państwa do wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu chóru akademickiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Chór działa nieprzerwalnie od roku 1966. Rozsławił imię naszej uczelni na całym świecie. Ostatnio po udanym tournée wschodnioazjatyckim powrócił do kraju, ażeby dziś zaśpiewać specjalnie dla Państwa.
przed Państwem chór akademicki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją pana Jacka Sykulskiego.